W otwarte karty Piotr Seyfert. Dzisiaj porozmawiamy o nepotyzmie, kolesiostwie oraz układzie. Takie ostre słowa padły podczas ostatniej sesji powiatu. Wypowiedział je mój dzisiejszy gość, pan Mieczysław Kasprzak, wójt gminy Chojnów. Dzień dobry. Dlaczego zdecydował się pan na tak ostre słowa? To początek ostrej kampanii wyborczej. Dlaczego w tym momencie? Dlaczego w tej chwili? Ja na tej sesji najpierw się zastrzegłem, że nie miałem zabierać głosu i występować, ale ponieważ ten klimat i atmosfera, jak nazwałem, mechanizm wzajemnej pomocy, zaczął funkcjonować na terenie mojej gminy. Niektórzy z radnych rozpoczęli już kampanię wyborczą, próbując nawet przekonywać ludzi z pracujących, z członków rodzin pracujących w urzędzie gminy czy w moich jednostkach. Ale do czego? A do prowadzenia kampanii, do tego, żeby pozyskiwać ludzi, by... Ale oni coś im oferowali? Tak, oczywiście. Wśród przedsiębiorców próbowano pozyskiwać, by dla określonego celu występować w kampanii. Na razie na terenie gminy, podejrzewam, jak i w wszystkich samorządach, powinna trwać praca, a nie kampania. Na kampanię przyjdzie jesienią czas, tym bardziej, że jeszcze przed nami wybory do parlamentu. Ale panie wójcie, mówią, że profesjonalny, dobry polityk kampanię zaczyna już praktycznie następnego dnia po wyborach, a więc jeżeli ta kampania jest na zdrowych zasadach, to może nic złego. No tak, ale jak przecież podałem przyczyny, że ci ludzie, którzy rozpoczęli tą kampanię, wydaje mi się, że nie są w porządku. Niech społeczeństwo wie, z kim mają do czynienia. Że stworzył się układ, tak jak tu pan redaktor powiedział, wspomniał moje słowa, wzajemnej pomocy i wydaje mi się typowego nepotyzmu. No nie, ale panie wójcie, ten układ i te osoby, które są zatrudnione, mówi pan, wymienił pan pana Andrzeja Rokitnickiego, członków zarządu, tak. Pana Mikołaja Bindyka, radnego. Ja powiedziałem o członkach zarządu, a wymieniłem z imienia i nazwiska panią Walasek. Tak, pani Walasek. Tak. Tylko, że mówił jasne. Pan o tych o osobach, które... Jasne. O jednym z dyrektorów, który zatrudnia syna w DPS-ie Legnickie tak. Pole. A więc to trwa od kiedy? Od wczoraj? Od zeszłego roku? Prawdopodobnie zaczęło się to w ubiegłym roku już. Mówię prawdopodobnie dlatego, że wymieniając jednego z moich radnych, zresztą ważnego radnego, bo przewodniczącego rady, nazywając go pupilem pani Walasek, bo to też takie słowa powiedziałem, jeździ na zebrania i próbuje dyskontować mnie wobec mieszkańców. Prawdopodobnie jest to efekt pewnego układu. No mówię, prawdopodobnie, bo trudno mi tu... To proszę powiedzieć, i o jakiego radnego to chodzi? Przewodniczącego rady gminy. Czyli to jest ten początek brudnej kampanii według pana? Tak jest. Skierowanej przeciwko panu? Nawet nie. To taka kampania prawdopodobnie będzie. Ten taki przykład politycznej działalności na scenie tej wielkiej polityki przeniósł się już do gminy, od tego już prawdopodobnie nie uciekniemy. I ponieważ jest jeszcze trochę czasu do wyboru, więc niepotrzebne te były takie zgrzyty i taka agresywna postawa niektórych spośród radnych. Zresztą jeden z członków zarządów jest również z ziemi chojnowskiej, z mojej gminy. Proszę powiedzieć, budżet powiatu, rozpoczynając tą swoją wypowiedź podczas sesji, mówił pan o 15-leciu, o świętowaniu. Tak. Jest co świętować w samorządach, jeżeli chodzi o powiaty? Powiaty powinny być, toczy się też od wielu lat dyskusja, czy nie powinno się tego, czyli starostw powiatowych, tak, zlikwidować? Mogę powiedzieć tak, że jak tworzono powiaty, przeszacowano, bo powiaty miały być tworzone na bazie byłych urzędów rejonowych. W Polsce było 190 urzędów rejonowych, a dzisiaj mamy 380 powiatów i grodzkich, i ziemskich tak zwanych. Czyli co, za dużo ich jest? Dwukrotnie za dużo. Legnicki powinien być, czy powinien być? Jeden
powiat legnicki powinien być i myślę, że przykłady krajów zachodnich, szczególnie tych starej, członków starej Unii Europejskiej, to jest ewidentny przykład na to, że tam powiaty są zdecydowanie większymi jednostkami administracyjnymi. Czyli powinno być to wchłonięte przez prezydenta Legnicy? Czy... Na bazie byłego województwa legnickiego utworzono powiat głogowski, powiat polkowicki. Czyli tamte powiaty powinny być... Oczywiście. Ale tu mógł pozostać powiat legnicki, a utworzono złotoryjski. Czyli proszę powiedzieć, po co w tej chwili jest powiat? Ten powiat, jak mówią sami ludzie pracujący w powiecie, mówią, że oni niewiele mogą, mają mały budżet, tam chyba większość pieniędzy idzie w zasadzie na koszty stałe, na pensje, na obsługę DPS-ów, ewentualnie szkół czy ośrodków, które starostwo prowadzi, a nie ma pieniędzy na jakieś inwestycje, które są potrzebne. To znaczy... Ustawa o samorządach rozdzieliła kompetencje. Samorządy gminne, czyli gminy, realizują głównie zadania ze sfery gospodarczej, a więc wszelkiego rodzaju inwestycje, całą infrastrukturę techniczną, jest to domena powiatów, gmin. Powiaty utworzono do spraw społecznych i miały być uzupełnieniem w stosunku do gmin, bo na szczeblu powiatu gromadzą się różnego rodzaju instytucje, zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej. No przykład tak zwanej administracji zespolonej. A więc chociażby policja, straż, inspekcja, jedna, druga, trzecia, czwarta. Więc idea była słuszna, tylko po drodze, a wracając jeszcze do województw samorządowych, a województwa samorządowe miały się zajmować problematyką regionalną i tak naprawdę zajmuje się. Marszałek dzisiaj zajmuje się regionem, dzisiaj więcej pieniędzy będzie dostawał unijnych do swojej dyspozycji i będzie dysponentem tych środków, będzie rozdzielał te środki. A powróćmy jeszcze do sesji i do Legnicy, dobrze? Tak. Wspomniał pan i też zarzucał pan, dziwił się pan, że powstał ośrodek Lila. Jak się pytaliśmy pani Lili Walasek, czyli wicestarosty powiatu, ona mówiła tak, że to jest na jej cześć, tak nazwano ten ośrodek. I ona nie była w stanie odmówić, ponieważ to były osoby niepełnosprawne, które ją o to prosiły. Nie będę tego komentował, tylko powiem tak, że decyzje odnośnie tworzenia jednostek i nadawanie nazw jest w kompetencji Rady Powiatu, czyli organu stanowiącego. A nadanie imienia odbyło się, o ile dobrze wiem, uchwałą zarządu organu wykonawczego. I w takim kontekście zadałem pytanie. Starosta, słuchając tych pana zarzutów, mówił, że jeżeli pan ma takie informacje, powinien pan pójść do prokuratury, ale on skrupulatnie sprawdzi te rzeczy i ze szczególną starannością i wyciągnie konsekwencje, jeżeli będzie taka potrzeba. Więc mogę powiedzieć tak, nie zrozumiał mojej intencji, bo w zasadzie to ja zadawałem pytania. Pytałem się, czy to jest prawda, że powstały dwa i czy potrzeba, żeby dwie jednostki tego samego typu, domy środowiskowe, powstały w jednym miejscu, czy nie lepiej pomyśleć o rozprzestrzeni. Czyli co, mamy do czynienia z pewnym marnotrawstwem pieniędzy? Prawdopodobnie kontrola ze strony starosty, zresztą nie tylko podejrzewam starosty, bo tutaj powinien wkroczyć również organ nadzoru, jakim jest wojewoda, bo on czuwa nad przestrzeganiem prawa też. Więc pewnie to ustalą, bo nie mam takiej wiedzy. Ja tylko wiem jedno, że tego typu placówki są to szczególne placówki, bo przebywają w nich osoby wymagające bezwzględnej opieki. No jak słyszę, że kierownikiem placówki jest osoba, która nie ma odpowiedniej kwalifikacji, jest synem, tylko po prostu synem pani wicestarosty, no to czegoś tu nie rozumiem. Mówimy o panu Józefie Antoniaku? Nie, mówimy o synu pani Walasek. Pani Walasek. I on pracuje w domu... W środowiskowym domu samopomocy w Chojnowie. Z kierownikiem, o ile dobrze wiem. No i mówił pan, wymieniając te nazwiska, że to nie jest wszystko, tak? Bo podejrzewam, że prawdopodobnie nie jest to wszystko. Ale to wie pan, czy tylko takie podejrzenia są, że to jest tak... Ja przypuszczam. Pewnie kontrola pana starosty. No ale starosta o tym też przecież wie. To nie musi kontrolować chyba. Tak nawiasem mówiąc, to chcę powiedzieć, że pan starosta za wszystko odpowiada.
nie tyle zarząd, jako, ale szczególnie przewodniczący zarządu. On jest przewodniczącym zarządu powiatu. I podejrzewam, że po części wie. A proszę powiedzieć, mówił pan podczas tego swojego wystąpienia, że staroście założono smycz, właściciel jest w Kunicach, ale również i w Miłkowicach. O co tutaj chodziło? No tak, bo jeżeli decyzje zapadają na zarządzie, a w zarządzie są osoby, które wywodzą się i z Kunic, i z Miłkowic, zresztą prawdopodobnie również ma wpływ wspomniany dyrektor jednego z wydziałów. Ale zaraz też po tym wcześniej powiedziałem, że zdradziły go te same osoby, które kiedyś mnie dwukrotnie. No i co pan myśli, że co starosta powinien w takiej sytuacji zrobić? On, czyli jeżeli on jest zdradzony, to co, nie będzie miał przyszłości już politycznej? To ludzie zdecydują, to wyborcy zdecydują. No ale akurat na starosty nie wybieramy, prawda? No ale kandydować zapewne będzie do Rady Powiatu. Co pan zamierza teraz robić? My zapraszaliśmy również tutaj pana starostę. Pan starosta na początku się zgodził, mówił, że przyjdzie, później sprawę przemyślał i powiedział, że się nie spotka, ponieważ uważa, że pan rozpoczął no, taką nieczystą kampanię i to jest polityka i to jest kampania wyborcza, a on w tym nie chce uczestniczyć. To ocenę pozostawiam mieszkańcom, mogę powiedzieć tylko tyle. To nie ja rozpocząłem i stanąłem w obronie starosty. Przecież ewidentnie zwracałem się do starosty, zadawałem mu pytania, czy ma świadomość tego, że jest po prostu, decyzje zapadają pod jego nieobecność, prawdopodobnie, bo on osobiście mi też powiedział, że te wszystkie sytuacje, o których wspominałem, miały miejsce pod jego nieobecność, bo rzeczywiście był chory. Starosta Legnicki jest de facto tylko takim figurantem, a nie osobą, która decyduje i sprawuje te kompetencje, które prawo jej daje? Wybrnę z tego pytania, powiem tak. Prawdopodobnie te osoby, które dzisiaj mają wpływ na decyzje w starostwie, wiedziały o tym, że ze mną nie byłoby tak łatwo i na pewno nie było takich sytuacji, gdybym był ja starostą. I stąd mnie zdradziły. To nie wypływa z tego, że pan ma żal do nich, że nie został pan starostą? Absolutnie. Ja się cieszę, że zostałem wójtem. I będę kandydował na stanowisko wójta przy najbliższych wyborach. Mówił pan jeszcze, że trzeba odróżnić dobrego organizatora od dobrego kombinatora. Tak. Takie słowa to jest aforyzm włoski. Kto jest tym kombinatorem w tym przypadku? Prawdopodobnie kontrolę wykażą. Ale pan... Ja po części domyślam się tylko. Ale nie jest to starosta, bo widać, że do starosty pan nie miał jakiegoś wielkiego żalu w tym swoim przemówieniu. No nie, bo wydawało mi się, że jak mi osobiście, jak rozmawialiśmy z sobą, no to tak stwierdził, że działo się to pod jego nieobecność, w związku z tym spróbuję się temu wszystkiemu przyjrzeć. I ja mu ułatwiłem teraz teraz tą możliwość. No to wykazania. W jakim czasie można to sprawdzić i kiedy powinny być pierwsze efekty według pana takiej kontroli? Myślę, że w najbliższym czasie, bo są, o ile ja wiem, są już prowadzone kontrole i placówek. I co, myśli pan, że starosta zajmie się tym na poważnie? Jeżeli ma jeszcze taką siłę przebicia, bo tak naprawdę to zarząd decyduje o wszelkich działaniach. Czyli kto tam rządzi w starostwie według pani Lila Walasek? Trudno mi powiedzieć. Ja wiem, że ma duży wpływ. Dobrze. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Na pewno będziemy jeszcze do niej powracać i zobaczymy, jakie są efekty kontroli, którą rozpoczął pan starosta. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję państwu. Do widzenia. Dziękuję.